nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści. Hej, a kolejkę dalej, hej, a kiedy zniszczy to, zrobi doskonale morskich opowieści. Hej, a kolejkę dalej, hej, a kiedy zniszczy to, zrobi doskonale. Strony zejściu, uwaga. Dziękuję. Dzień dobry. Pomieszczenie dla dalszych 25 słuchaczy tej wachty znajdowało się obok. W dzień w miarę potrzeby można było rozłożyć stoły i ławy. Normalnie było one podwieszone pod sufitem. W nocy słuchacze spali w hamakach podwieszonych pod sufitem. Podczas rejsu w cieplejszych strefach klimatycznych pomieszczenie między pokładu były wyjątkowo duszne i wielu słuchaczy wolało spać na twardych deskach pokładu, ale za to na świeżym powietrzu. Nadarze Pomorze mogły jednorazowo przybywać do 150 słuchaczy szkoły morskiej, podzielone na trzy wachty w sali prezentującej obecnie historię statku mogło mieszkać 100 słuchaczy, czyli dwie wachty. Oprócz nich na statku była również załoga stała, licząc około 40 oficerów i marynarzy. Mieszkali w kabinach w dziobowej i rufowej części statku. Statkowe magazyny, szczególnie prowiatury, musiały pomieścić zapasy dla prawie 200-osobowej załogi na kilkumiesięczny rejs. Magazyny umieszczone były na niższych pokładach pod pomieszczeniem uczniowskim. Obecnie w pomieszczeniach uczniowskich umieszczono plansze fotograficzne przedstawiające historię Daru Pomorza i życie codzienne na jego pokładzie. Matka zabrała mnie. Muszę nowe. Wszystko sklejone jest. Najważniejszym elementem maszynowym jest silnik główny, pozwalający Darowi Pomorza osiągnąć szybkość 5 węzłów. Pod żaglami największą prędkością może sięgać nawet 14 węzłów. Silnik typu G6HU50 produkcji niemieckiej firmy MAN. O mocy 440 m przy 250 obrotach co minutę. Zamontowana na statku dopiero w 1930 roku podczas remontu przygotowującego statek do służby pod polską banderą. Przedtem statek musiał polegać jedynie na swych żaglach i odpowiednich wiatrach. Aby zamontować silnik należało zlikwidować około 50 miejsc uczniowskich, ale znacznie poprawiono bezpieczeństwo pływania. W maszynowni znajduje się też trzy zespoły prądotwórcze złożone z silników Deutz AM528 i prądnik zwany Kajc G100C o łącznej mocy 150 kW. Po zbudowaniu w 1910 roku Zagrożec posiadał jedynie małą prądnicę napędzaną silnikiem benzynowym o mocy 9 kW. W maszynowni znajdują się też inne urządzenia niezbędne do bezpiecznej eksploatacji statku. Silnik, pompy i sprężarki. Na wprost przed silnikiem umieszczona jest główna tablica rozdzielcza, poprzez którą energia elektryczna rozdzielana jest w różne miejsca na statku. Na butlach znajdują się zbiorniki paliwa, a w rufowej części maszynowni umieszczone butle drężynowe z powietrza służące do rozruchu silnika. Wow, to wszystko działało kiedyś, mamo. No. 40 lat nie było to uruchamiane około. 40 lat ten statek stoi nieruchomo w tym miejscu. Bufet. Wyobraźmy sobie, jak statek kołysze się i jak wszystko się kiwa. I oni tutaj tak wymyślili. Jak samo te garze, żeby się trzymały. I te leże mają stać. A co z wodą niby? Skąd? No jak się wyleje, to a nie wiem, mają gdzieś zbiornik. Guzik. Kościochu.
Mała jeszcze większy łek. Co to? No nie jadła. Dano jej i nie jadła. Ty to już... Gdzie? Ona jej nie jadła. Felicja. No a ty go też znowu przyszedł? Felicja. Znowu go Felicja. Nie ma wyjątku. Dzisiaj nie ma, no niestety. Jak to? Trzeba upolować jakiegoś... No ona jest już. Na ten problem. Gołębia. Rubla i tak nieraz horrorystycznie. Tak? Że się rusza, ona tak. Przyniesie i się chwali, że ona upolowała. Aha. Chłopcy, ale ja... lubi tutaj coś dobrego. Łombacz, szabla, nie wiem, szabla. Zobacz, co to za urządzenie. Co to jest? A nie. Very dry, fair, rain. Jaka pogoda? Raczej wilgotność mierzy. Wiosło z Chin. Tak? Ozdobne wiosło z Chin. To majce trzeba pokazać. No. Jakiś mały taki wódecz, dżonki. Skradzione, tak? Jakieś skoraty. Jak pływał, to są... Skradzione albo w prezencie dostali, nie wiadomo. Wielka honorowa nagroda ministra żeglugi, redakcji głosu wybrzeża Rejs w roku 1972 Darmo. Pomorza. Wyższa szkoła morska w Dyni. Jakaś płata dżunka. O, jaki dzwonek. Ale super, że się tam pójdzie opalujący dobrze, wszystko takie malutkie. Zobacz, stolik do gry w karty. W kości raczej. To jakaś maska afrykańska, stolik. Lubka, a co jeszcze masz, nie myślisz? Wow. No właśnie, wow. A on taki malutki jest, tak? No. Takie malusie coś. Ten miecz to pan mówił skąd jest? Hiszpański, tak? Dobrze, trzeba znać małą budowę statka, mało, żeby nie coś takiego. Espada, delicide. Ale żeby odpowiednio barometr. Co to barometr? No ten, co kisienie mierzy. Armatura. Mesa armatura. Witam. Wow. No, to nasz szpulę. Magnetofon szpulowy. Który zwykły to wygląda, jest taki, to... Dawaj. Nie wiem, gdzie iść. Ale
piąć wszędzie. A tam jest jeszcze sobie. Ja się na niego często tam spinam. Naprzód, na średnią naprzód, małą naprzód. Gotów, żeby przygotować się do tego, do odpłycia. Coś takiego. I tutaj było ostatnią komendą to stop, czyli żeby zatrzymać statek. Żeby nie przekrzykiwać tej całej machinerii, tylko żeby na przykład prostą komendę wydać tym czymś. Szalupa ratunkowa. Za wszystkie miłe rady, za wszystkie miłe rady, dziękuję Tobie Boże. Za wszystkie miłe rady, za wszystkie miłe rady, dziękuję Tobie Boże. Dziękuję Boże, moje Boże. Wdzięczny Ci jestem dla. Ładnie wygląda. Oh my God. No to pompa. Umieszczona w schowku mogła być w razie potrzeby ustawiona na pokładzie i używana do gaszenia pożarów na statku. Napędzana była dwuosobowym silnikiem spalinowym. Oto pompa firmy Silesa znajduje się obecnie na darze Pomorza. Produkowana została w Bielsku w latach 30. XX wieku. Ładnie, bo nie było tym na.
A, tak mały kuszczek. Ale ładny kuszczek. O, cute. Co, on śpią na tym morzu, czy co? Taka ma ryba. Jakaś morzówka, bo mała. Rodyczo, kiedy popił, robił bardzo głupie miny, albo skakał też do wody i gonił rekiny. Łeja, kolejkę dalej, łeja, kielichy wznieśmy to, zdrowi doskonale, morskim opowieścią. Łeja, kolejkę dalej, łeja, kielichy wznieśmy to, zdrowi doskonale, morskim opowieścią. I choć rekin twarda sztuka, ale do wielkiej złości łapał gada od ogona i mu łamał kości. Łeja, kolejkę dalej, łeja, kielichy wznieśmy to, zdrowi doskonale, morskim opowieścią. Łeja, kolejkę dalej, łeja, kielichy wznieśmy to, zdrowi.